firma Unidruk jest firmą rodzinną, istniejącą na rynku od 22 lat. Zajmujemy się produkcją płytek obwodów drukowanych. To jest baza, na której są montowane elementy i zamykane w odpowiednim opakowaniu. Jest to branża, która wymaga stałego nakładu inwestycyjnego. Jest wymagająca, ciężka. Firmy, płytki nasze trafiają do wielu branż, między innymi do oświetlenia, chłodnictwa, energetyki, do firm medycznych, automatyki, sprzętu AGD. Płytki są w domofonach. Najprościej, aby przybliżyć Państwu, gdzie są nasze płytki, to każdy zna autobusy Solaris. Jeżeli jedziemy z tyłu za takim autobusem, jest tam oświetlenie, gdzie w tym oświetleniu znajdują się nasze płytki. Głównym zadaniem obwodu drukowanego jest utrzymanie elementów elektronicznych oraz przekazywanie sygnałów pomiędzy tymi elementami. Moja praca polega na przetworzeniu projektów nadsyłanych przez klienta i przygotowaniu dokumentacji technologicznej, czyli klisz oraz obiertów, z których będzie przygotowana płytka. Testujemy 100% płytek, tak aby klient otrzymał produkt zgodny z wymaganiami i wolny od wad. Jest to tester elektryczny, wykorzystywany jest do sprawdzania poprawności wykonania płytek, czyli sprawdza, czy na płytce nie ma zwarć pomiędzy ścieżkami oraz czy ścieżki nie są przypadkiem przerwane. Zajmuję się wierceniem otworów montażowych i wycinaniem kształtów płytek gotowych. Jak pan sobie radzi z hałasem? Przyzwyczaiłem się. Znajdujemy się w miejscu procesu metalizacji. Ta linia jest linią chemiczną, pokrywa płytki powiercone miedzią chemiczną. Po wyjściu płytki są pokryte około 2-3 mikronów miedzią. Potem są przenoszone na górę i dalsza obróbka. Wracają po tamtej obróbce na linię elektrochemiczną, gdzie są pogrubiane i następuje dalsza obróbka technologiczna. Tutaj nie możemy nic robić na oko, stąd też posiadamy własne laboratorium, gdzie robimy analizy poszczególnych kąpieli. Produkcja jest bardzo wymagająca i specyficzna. Produkuje się przede wszystkim płytki na laminacie epoksydowo-szklanym. To są wielkie takie płyty pokryte miedzią, z których na początku robimy obróbkę mechaniczną. Odpowiednio docinamy panel i wiercimy wiertarkami numerycznymi CNC o obrotach około 110 do 180 obrotów na minutę, więc to są bardzo skomplikowane urządzenia. Następnie taka płytka jest przygotowywana, czyszczona do dalszego etapu produkcji. W zależności, czy robimy płytkę jednostronną, czy dwustronną, podlega indywidualnej obróbce. Robimy tylko i wyłącznie płytki, są robione na konkretne zamówienia, według konkretnego wzoru przesyłanego plików przez klientów. Płytki dwustronne poddawane są obróbce potem chemicznej, następnie są naświetlane, obróbka elektrochemiczna wraca znów do pokrywania solder maskami, czyli to są lakiery zabezpieczające płytkę,
odpowiednio obrabiane, na końcu są pokrywane cyną, są cynowane, obróbka mechaniczna, gdzie mamy, uzyskujemy różne kształty i wysyłka do klienta. Pomieszczenie, w którym się znajdujemy, ma oświetlenie żółte, wymaga tego proces technologiczny. Solder maski i farby, które są tutaj używane, są światłoczułe. Solder maska jest tutaj jako zabezpieczenie miedzi ścieżek przed różnego rodzaju uszkodzeniami. Zabezpiecza po prostu przed zarysowaniem i wilgocią. 90% płytek pokrywanych jest zieloną solder maską. Kolory czerwony, niebieski. Jest to naprawdę troszeczkę tak wybór klienta, bo jest ładniejsza maska. Właściwości zostają te same. W ostatnich latach weszła maska biała LED-owa, która jest wymagana przy oświetleniu LED-owym. Na tym stanowisku laminujemy płytki, które przyszły z chemii folią, która jest światłoczuła. Następnie jest poddawana świeceniu na naświetlarkach. To, co teraz osiągnęliśmy, jest to właśnie lata naszych wyrzeczeń tak naprawdę. Zaczynaliśmy od działalności samodzielnej. Przez długi, długi okres mieliśmy jednego pracownika. Przez kilka lat mieliśmy potem trzech pracowników. Obecnie firma zatrudnia 22 osoby. Firma potrzebuje osoby, które zwiążą się tak naprawdę na stałe z nami, ponieważ w szkoleniu jednego pracownika jest to około 3 miesięcy, więc dwie strony potrzebują czasu i wysiłku. Dwie strony potrzebują na to, żeby pracownik był wyszkolony. I stąd założenie takie, że raczej zatrudniamy osoby, które chcą na stałe podjąć współpracę. Wydajność nasza to jest około 1000 metrów kwadratowych płytek jednostronnych i około 500 metrów kwadratowych płytek dwustronnych z metalizacją w okresie miesięcznym. Ileś lat temu ta technologia była po pierwsze mniej zaawansowana, popyt był na płytki na pewno zdecydowanie mniejszy, teraz jest zdecydowanie większy i bardziej wymagający, stąd kwestia zakupu nowych maszyn i urządzeń, rozwój parku technologicznego. Korzystamy ze środków unijnych. Zakończyliśmy właśnie projekty z działania 3.2 i 3.3. To były projekty związane z rozbudową istniejącej firmy, z zakupem nowych technologii, nowych urządzeń, które zwiększą wydajność, precyzyjność wykonywania obwodów drukowanych. Województwo łódzkie było zagłębiem tekstylnym. Drukowało się m.in. na koszulkach i my mieliśmy taką firmę, która drukowała na koszulkach. Zgłosił się do nas pan Zozorkowa i powiedział, że ma do sprzedania urządzenia do produkcji obwodów drukowanych, dla nas zupełnie inna, nieznana bajka. Zainteresowało nas, kupiliśmy dwa urządzenia i zaczęliśmy produkcję. I każde następne urządzenie jest przez nas kupowane, znamy je. W naszym przypadku o tyle jest może trudniej, ze względu na to, że do wszystkiego jakby dochodziliśmy sami. Kupowaliśmy kolejne urządzenia, uczyliśmy się produkcji nowych technologii. Firmy istniejące w Polsce, większość przynajmniej firm istniejąca w Polsce ma o tyle prościej, że były to wielkie zakłady, które miały oddziały obwodów drukowanych. Pracownicy w latach 90. po przemianach wykupywali oddziały, robili spółki pracownicze i mieli już bazę, jeżeli chodzi o urządzenia i technologie. My musieliśmy tego uczyć się wszystkiego sami od początku, tak naprawdę od zera.